Hello, 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 hello. Witam was, kochani, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z The Sims 4 Licealne Lata. Dawno mnie tu nie było, szczególnie z kamerką, tak więc teraz serdecznie mogę was powitać twarzą w twarz, no niekoniecznie twarzą w twarz, bo ja was nie widzę na przykład, nie? Ale wiecie o co chodzi, wiecie o co chodzi. Witam was ogólnie tutaj w Windenburgu, bo zajrzałem sobie do Sergio i ogólnie, moi drodzy, okazało się, że Sergio jest już dorosłym. No, Sergio się troszeczkę przystarzał się. No ale cóż, no bywa i tak. Taka kolej rzeczy. Nie da się oszukać. Oczywiście, że zacząłem nagrywać w nocy. No jasne, oczywiście, że tak. O, super, idealnie. Flora już wstaje. Jest siódma, a jak dobrze wiecie, w poprzednim odcinku mówiłem, że ja chcę się Florą trochę zająć. Nice, fajnie, Flora, fajnie. Ja chcę się nią trochę zająć, bo jeżeli będziecie słyszeć jakieś dziwne dźwięki, to po was bardzo przepraszam, ale to Fruszysław stwierdził, że się będzie bawił wszystkim, co czym może. Tak, wiem, woda. Już tak nie przeżywaj. Nie wiem, zjedz coś na szybko z mikrofali w takim razie. Naleśniki z pizzy pepperoni? To nie jest coś, co brzmi na jakieś dobre. Not gonna lie. Wiecie, co właśnie Fruszysław zrobił? Mam otwartą szafę. Wskoczył do niej, wyjął skarpetki, wyrzucił je na podłogę i się nimi bawi. Przywitaj się, Fruszysław, i powiedz, że jesteś, jaki ty jesteś niegrzeczny kotek. Jaki ty jesteś niegrzeczny kotek. Moja droga, my musimy się pozbyć jakoś tego wilkołactwa, więc musisz... O Jezu, spada deszcz. Ale musimy przejść się do Moonwood Mill. Bo troszeczkę, no, jakby chciałem, żeby była wilkołakiem, ale strasznie mnie zdenerwowało. Zwariuję z tym kotem. Wiecie, mam między dwoma monitorami taką małą szparę. Przed chwilą widziałem, jak tylko wyciąga łapkę, żeby dotknąć, ruszyć mojego kwiatka, którego mam na biurku. Ale jest agent niesamowity. Okej, ale jak ty masz to, że tak powiem, ogarnąć? Tą klątwę wilkołactwa. Pamiętam, że wtedy mogłem kliknąć tutaj. Nie. To wtedy tylko jak była chora. W sensie miała ten taki gówno coś tam. Bo ogólnie wypierdzielili ją ze stada. O, tu jest pani miksolog. Okej. Ale to nie jest ta miksolog, której możemy coś o Moonwood Mill się dowiedzieć. I chlejesz. Nie ma nawet 12, a ty już chlejesz. Moja droga. Not cool. No właśnie, ale... Czytam jakieś poradniki w Google'ach, ale no to wszystko jest właśnie w etapie, kiedy ona jest jakby chora. Jest wilkołakiem. No nie ma nic. Okej, dobra. Moi drodzy, przeczytałem, że fajnie będzie, jak będziemy mogli znaleźć dziennik Grega. Więc chodź tutaj. Węż tutaj. Czas. W ogóle ja bym cię przemienił najpierw. Zacznijmy od tego. Weź się przemień. Bo jako wilkołak będziesz się tym zajmowała. Okej. I chodź. Węż tutaj. Zobaczymy, z czym to się je, że tak powiem. O, co? What is that? Czy to będzie ten... Tu coś mamy, dobra, okej. Gdybym wiedział, że od razu tak można? Zupełnie inaczej bym się na to przypatrzył. Aha, kolejna figurka chowańca. Cierpisz na głód. Chodź, przygotuj sobie coś z grilla. Czy jest kitku? Czy tu szedł kitku? Nie, to pies. Kiuik! Tu jest kiuik! Dziki kiuik! To tu gdzieś jest to do królików? Ten? Dobra, zeżarłaś sobie, to teraz... A może właśnie przy Gregu gdzieś trzeba powęszyć? Chodź tu. Węż tutaj. Okej, powęszyłaś i tu... O, tu coś jest. Chodź, przeszukaj teren. To ty masz tym księżycem tam było, nie tak? Nadchodzi pełnia, no tak, wiadomo. Tu coś mamy. Dobra, przeszukaj teren. Dajesz. O, jakieś tutaj coś z krowokwiatym. Okej. Bardzo fajne w ogóle rzeczy można tutaj znaleźć, naprawdę. Fajnie to wygląda wszystko. O, tu coś mamy. No, a tu... To, nie, to świetlik był nieważny. Never mind.
Czaszka krowokwiatu. Nice. No, i fajne rzeczy znajdujemy. Naprawdę. Znów coś tutaj. Nie węż, tylko. Przeszukaj teren. Weź wzmocnij węch, właśnie. Mamy i pamiętnik. Mamy pamiętnik. O, tu coś jeszcze się pojawiło. Dobra, no to przy okazji. Mamy jakąś historię. Weź jeszcze węż tutaj. Kurwa. No to, skoro jesteś tu. Nie, no i zaczął nas naparzać, nie. Wracę już na chatę. Ileż można. A wrócisz do domu? Dobra, i co? A, do, właśnie, bo można zrobić... No właśnie, już tego nie mogę zrobić, niestety, tego ponurego skowytu. Nie, no kurde mać. No i super, i super. Tak ciężko było, tak ciężko. Zawracanie. No, takie trudne. No i po co biegniesz do domu? Podejdź tutaj ze wściekłością. Zaraz coś rozpierdzielisz w tym domu. Dobra, zakolejkowałem już. Aha. Dobra, to już zamienimy tak, bo przecież... Przecież inaczej się nie da. Chodź, Flora, ty to wytrzyj po prostu. Zakolejkowałem jej rzeczy i jutro... Jutro będą czytanie, analizowanie, przepraszam, książek. Będziemy to wszystko analizować. A jeszcze chcę jeszcze pooglądać te rzeczy. Jakie tutaj poznajdywałaś. A taka, takie coś. Czaszka krowokwiata wygląda bosko. I to wygląda ciekawie. Fajne. Flora, w sumie nie, bo ty nie chcesz spać jeszcze. Chodź sobie, nie wiem, dziergaj. O, możesz ubrania już. Obiekty? Dajesz wiszący kwietnik. Brązowo-białą doniczką dajesz. Dobra, Flora, bo ty jesteś śpiąca. Idź już spać. Później sobie dodziergasz to do końca. Jest i Natanielu. Dobrze zapamiętałem. Słuchajcie, a główka pracuje. Lidia ma pracę za godzinę. Nie, to Lidia. Weź dzisiaj wolne. Weź NZ-kę. Idź spać dalej jeszcze. Mamy dalej dekoracje walentynkowe tak w ogóle. Zdejmijmy to. To już nam się nie jest potrzebne w ogóle. Przecież. Dobra, Lidia. Jest 11. Nie śpi aż tyle. Możesz się przebrać w jakiś inny strój. O, jest Sergio, hello. I chodź, analizuj ten pamiętnik. Aha, i ty go zaprosić do środka, będąc w środku, tak? Ale mam nadzieję, że z tego faktycznie się czegoś dowiesz, nie? Jak ty to przeczytasz. To było coś takiego jak szukaj powiązań, czy coś takiego? Ale to chyba jak byłaś wilkołakiem, więc zaraz zobaczymy. Zmienimy cię w wilkołaka i zobaczymy, czy to zadziała. Jeszcze kolejny raz musisz przeczytać tą książkę. Gdzie ty to odłożyłaś? Kobietą, tak się nie robi. Okej, okay, a Sergio jest tutaj, właśnie. No chodź, pogadajcie, no jakby come on. Chodź go obejmij. No tak, jest za głośno. Jakieś księżycowe objawienie odblokowałaś? Nie, ty dalej to czytasz, okej. Okay. To usiądź i czytaj. Włącz raz jeszcze jej to radio, a cię zamorduje. Jeszcze świąteczną muzykę włączyłaś, kobieto. Idź na dół. I poglądaj ze swoim synem telewizję. Nie wiem, oglądaj telewizję. Ale mogłabyś usiąść niż tak stać jeszcze za tym. Nie odkładaj nawet tej książki. Odłożyła się, prawda? Weź najpierw zjedz tego hot doga pierdzielonego. Jak zjesz to jeszcze raz, po raz kolejny przeczytasz ten pamiętnik Grega. I cały czas wyskakują jakieś te nowe powiadomienia, więc... Troszeczkę nie rozumiem, o co chodzi. Dlaczego? Jakby wydawało mi się, że już wie wszystko. Dalej Lidia musi to czytać. Bo jakby dalej nie zdobyła takiego eliksiru, żeby się pozbyć. I też, no tu jest autorką bestsellerów, ale musimy ci to, moja droga, zmienić na chwilę. Bo
Damy ci. Okej, niech to się już zostanie. To się akurat spełni, tak? Póki to będziemy wszystko czytać. Żadnego tutaj. Jeszcze raz i jeszcze raz. Co? Jak to się bardzo teraz przyjaźnią? Jerry, come on, jakby. Dlaczego? Idź do domu. Kto ci tutaj przylazł? Kto ci tu przeprowadził? Wypadź stąd. I jeszcze nie znasz tego pierdzielonego przepisu. Dobra, rób sobie co chcesz. Ja pierdzielę. Dopiero co naprawiliście tak naprawdę swoje relacje. A ty już tutaj je wszystkie rozpierdzielasz. No, wypad. Czemu tu jest tyle tego syfu? Dawaj, brutalne zastraszenie. Bo przecież z tego można zdobyć kasę. Chyba się nie udało zdobyć kasy, ale. Ale no. No nic z tym nie zrobimy. The fuck? Co z tą. Co cię skłoniło, żeby wejść do wody? Dobra, i. Poszukiwaczka lekarstwa. Właśnie, musimy ten kwiat paproci. I on jest wyłącznie. Z tego co pamiętam. Podczas pełni, tak więc teraz szybko lecimy do Moonlight Mill, póki jest pełnia. No nie. No wry, no come on. Dobra, ale to jad. Nie, potrzebujemy to jad. Jak wygląda to jad? W sensie ten w Simsach. Jest, kwiat to jadu, dobra. No jak to nie ma? A jak wykopię roślinę z korzeniami, to znaczy, że my sobie ją wsadzimy do wyposażenia i będziemy mogli ją u siebie jakby hodować. Co to za prezenty? Te prezenciki zaraz też pozbieramy. Kto wie, co tam się kryje? Oby w ogóle tak się stało faktycznie, tak jak mówię. Chociaż to też jest ojad. Tak. Lidia, żadna robota. Weź dzień wolny po prostu. Weź dzień wolny, póki możesz. Dobra, wykop roślinę z korzeniami. Bo na tym nam zależy. Nie no, kurwa, wrzuciła to do śmieci. O mój Boże. No i nigdzie nie mogę znaleźć to jadu, nie? Nigdzie, dosłownie. A nie możesz tak wilkołaczo biegać, jak zawsze biegasz. Jeżyna, na cholerę mi jeżyna. Ja chcę to jad. Chodź zapytaj o Moonlight Mill. Może to nam coś da też. Okej, powiedzieć nam coś, co nie jest zupełnie nic warte. A ty chodź pootwieraj te rzeczy w takim razie. Jakiś bezsensowny piszczek. W sensie bezsensowny dla nas oczywiście, żeby nie było. A coś takiego jak kub zioła? Powinno być coś takiego, tak mi się wydaje. Zakupy. Kup prezenty. Jakaś paproć, może coś ten tego? Nie, nic. Ja wiem, kuźwa, gdzie może być to jad. Dobra, i gdzie jest tutaj ten ogródek? Nie no, i wpierdzieli to jakieś kuźwa dynie i inne czego. Jakieś badziewia? Naprawdę? Pozwolić mi, że to zostawię w ogóle bez komentarza. Kwiat paproci. Ja chcę to jad, a nie paproć. A może tu gdzieś? Tu chyba też. To jest tylko taka kurwa ozdobna. Ma, nie, no katastrofa. Jakaś skrzynka z jakimś lutem tutaj może będzie? Maybe, who knows? Tam, będzie wie, będzie, a nie skrzynka z lutem jakaś. Czego ja w ogóle kurwa czekuję? O! Zjedz zakazany cukierek. Ja to chcę. Nie wiem, czym to w ogóle jest. I dlaczego ty możesz jeść jakieś kuźwa cukierki, ale okej. Nie, a nie możesz po schodach? O, Flora dostała awans. Nice. Lidia i tak zarabia podczas tych wolnych, to jest w ogóle. A to też możesz zjeść? Tak. Greta, nie obchodzisz mnie. O, tu się na przykład czujesz nieswojo. Nie da rady zjeść więcej. Słuchaj, to do wyposażenia. Naprawdę kusi, żeby. Nie, no dobra, zostawimy to. Moja droga, moja droga, moja droga. Nie, no i co z tym to jadem? Ja pierdolę, oszczędzanie wody się włączyło.
Ja teraz nie wiem tak naprawdę, co ja mam zrobić z tym wszystkim. Bitch! Co to w ogóle za jakiś ten? Nie no, zwariuję. I mean, no, come on. Są te paprocie, ale nie, tego co potrzebujemy nie ma. Bo na cholerę. Dobra, idź sobie. O, rachunki przyszły, no, wspaniale, wspaniale, cudownie. Weź idź coś zjedz. A, bo termostat jest ustawiony cieplej. Chłodniej, chłodniej. Chłodniej. Come on. Weź może wróć do normalnej postaci. Okej, okay, Nathan, skończyłeś pracę, ty musisz zmienić tą robotę, bo ty naprawdę nic nie zarabiasz. Nic a nic, mój drogi, nic a nic. Nawet tej sławy to masz w ogóle tyle, co nic. O, Jesus. I oni przestali chcieć w ogóle cokolwiek kupować, nawet na Plopsy nie chcą kupować. Sadgę. Tyle wam powiem, sadgę. I mean, no, jakby Nathan zarabia najwięcej, ale Nathan pracuje 2 godziny. No to proszę was, co to jest w ogóle za robota? Tak myślałem nad tym, żeby Nathana może zrobić aktorem. I nie mówię tutaj o żadnym OnlyFans, ani nic takiego. Tylko faktycznym aktorem. No tak, ty znów wstajesz w drugą zupełnie stronę, w którą powinieneś. Nie, te rybki nie potrzebują żarcia. Idziesz płakać, to idź płakać. No, za sobą nie przepadacie. No ale Nathan, ty się niedługo będziesz wyprowadzał do Sergio na spokojnie, więc jakby... Tak, mały spoiler. No, na tym będzie się wyprowadzał do Sergio, moi drodzy. Chciałem właśnie tylko jakby wyleczyć Lidię z wilkołactwa. I wtedy przeprowadzimy się właśnie do... Nathan przeprowadzi się do Sergio. Ale jak tak dalej pójdzie, to nie wiem. Nie wiem, jak to będzie. W sensie na pewno jeszcze następny odcinek będzie normalnie tutaj. Tak? Całą, że tak powiem, ekipą. No nie całą, tak? No tutaj rest in peace, Andrzej. Ale tak to, no wiecie o co mi chodzi, no, come on. Gdzie jest fontanna? Niech to będzie kolejny błąd, że fontannę mi wrzuciło tutaj. Nie. Nie wrzuciło nam to fontannę. Tak, dalej mam te obiekty, no. Zadupcyli nam fontannę. No jakby właśnie i... That's the whole point, bo już nas nie stać na fontannę. Że ona kosztuje tylko 108. No nie, no już nie, nawet nie, don't, to bierz, don't. No, co za badziewie. No, nieważne. Gdzie ta fontanna zniknęła, to ja w ogóle nie mam bladego pojęcia, naprawdę. A może, jaki ty masz poziom gotowania, mój drogi? A, zjesz to? Zjesz to? Ty masz gotowanie na 6 poziomie. A może bym cię zrobił kucharzem? W ogóle, czy Sergio gdzieś pracuje? W sensie, jak się do niego przeprowadzimy, to... Jest guru techniki. Okej. Okay. To może jak ja ciebie przeprowadzę do Sergio, to... Jakby jeszcze pójdziesz na studia? Takie szybkie? I mean, ja bym chciał w ogóle... Zobaczyć, jak to miałoby wyglądać z tymi studiami. Weź udział w rekrutacji. Weźmy udział w rekrutacji, jakby zobaczymy... Jak to będzie w przyszłości. Nie ukryłem, troszeczkę szkoda mi będzie tego domku, bo się już zżyłem z tym domkiem. Bardzo fajnie w ogóle mi się tutaj gra. Będzie mi szkoda Flory i Lidii. Ale taka kolej rzeczy. Ja też się przecież wyprowadziłem, jakby, come on. Każdy się kiedyś wyprowadził. No, taka kolej rzeczy. Wiem, że masz dzisiaj dzień w domu, cały. Ale mógłbyś się ubrać. Nie będę ukrywał, że podnosi mi ciśnienie ten towarzyski króliczek i że to wszystko tam samo skacze. Tak, powrócił letni kalendarz. Czas najwyższy w końcu. Ale tu się zrobiły wielkie kałuże. Ja pierdziała. Ja wiem, póki nie ma... Nie ma no. Możecie się barbnąć w łóżku tak normalnie jak normalni ludzie, a nie tam gdzie popadnie. Przybrało ci się na wadze, Sergio, z tego co widzę. Zrobiłeś się takim faktycznie daddy już coraz bardziej. O właśnie, ubierzcie się już, bo tak głupio trochę. Czemu ty oglądasz z własnej woli telewizję? Jak ty wiesz, że nie możesz takich rzeczy oglądać? Jesteś nienormalna. Kto to jest? Wypad. Tu jest coś na szybko z mikrofali. Może być ciasto z mikrofali. Aha, bo ty zaraz idziesz do pracy.
Nathan, no to dobra, no to sobie pójdziesz do pracy. Nie widzę w tym problemu żadnego. O, Flora, osiągnęłaś kolejny poziom charyzmy. No i super. No i Nathan, to jest bez sensu, naprawdę, jak Nathan ma tak mało zarabiać. O, okej, okay, i wszyscy poszli spać. Tak więc oznacza to jedno, moi drodzy. Moi drodzy, oznacza to, że kończymy dzisiejszy odcinek. Kończymy dzisiejszy odcinek. W dzisiejszym odcinku naprawdę nie działo się dużo, bo praktycznie nie działo się nic. No, ciężko zaprzeczyć, że nie działo się nic, bo tak naprawdę no, byliśmy tylko w sumie, próbowaliśmy Lidią pozbyć się wilkołactwa i tyle. No i tam trochę Nathanem, trochę wam zdradziłem przyszłość Nathana, o może tyle. Ale tak to nic, no i Flora zdobyła awans, tak? No to chociaż tyle. Dobra, moi drodzy. To byłoby na tyle. I co? Buziole, moi drodzy, ja wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie. Do następnego. Bye!